Czytam. Było pisane w roku 1997, byłam wtedy w Warszawie, wydawało mi się, że zacznę coś pisać. Napisałam parę stron. Napisałam parę stron, które jakoś przyszły do mnie. A więc to były zapisy w formie pamiętnika prawie, że pewnych wydarzeń, które mi utkwiły w pamięci, no i widocznie w tej pamięci bardzo mocno utkwiły przez te 30 lat, od 1989 do 1997. Ponieważ ja w tym okresie zamknęłam w sobie te przeżycia wyjazdowe, bo nie można było z tym na co dzień żyć, to wydaje mi się, że jak ja to zaczęłam pisać, ja to pisałam językiem tej 21-letniej dziewczyny. Ja pisałam to, co leżało na sercu, tak jak mi leżało na sercu wtedy. Zresztą Państwo to najlepiej ocenicie. Jest wczesny czerwcowy ranek. Siedzę przy stole w kuchni, w mieszkaniu udostępnionym mi przez przyjaciół. Słońce zaczyna rozświetlać świat za oknem. Mam przed sobą 3,5 tygodnia wakacji od mojego bardzo intensywnego życia po drugiej stronie Atlantyku i zdaje mi się, że nadszedł czas na pisanie. Jestem ciekawa mych własnych słów i myśli. Nie wiem, co dotrze na powierzchnię, co się będzie domagać przelania na papier. Przyjechałam do Warszawy 2 dni temu po tygodniowym Światowym Kongresie Naukowym w Bolonii we Włoszech i tygodniowym pobycie u kuzyna na francuskiej Rywierze. Mieszkanie, w którym jestem, znajduje się kilkaset metrów od domu mojego dzieciństwa. Wracają wspomnienia. Czerwiec 1969, Warszawa. Egzamin ustny z matematyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stoimy rozsiani wzdłuż korytarza przed gabinetem naszego wykładowcy, czekając nerwowo na wezwanie na egzamin. W końcu pada moje nazwisko. Wchodzę bardzo zdenerwowana. Wykładowca rzuca mi pytanie, ale nie uzyskuje odpowiedzi. Z trudem mówię, że nie przyszłam, by zdawać egzamin, że wyjeżdżam z Polski i już nie byłam w stanie się uczyć. Przyszłam, by w środku sesji egzaminacyjnej nie wyjawiać kolegom mojej decyzji wyjazdu i nie rozpraszać ich w nauce. Proszę więc wykładowcę, by nic nikomu nie mówił i pomógł mi w tym niewinnym kłamstwie. To ten sam wykładowca, który w marcu, prowadząc zajęcia z nami, spojrzał przez okno na tłum wylewający się z gmachu głównego Politechniki po jednym z wieców i powiedział półgłosem: jakie to ładne. Szkoda, że to tak musi się skończyć. Słowo tak zawisło w powietrzu do indywidualnej interpretacji. 22 lipca 1969. Wracamy samochodem, ściśnięci jak sardynki, do obozu instruktorskiego ZHP z obchodów 22 lipca gdzieś na Mazurach. Przyjechałam z Warszawy parę dni wcześniej, żeby powiedzieć moim przyjaciołom o decyzji wyjazdu. Bardzo to było niełatwe. 23 lipca mam wracać do Warszawy, by złożyć papiery na wyjazd. Walczę z sobą, czy dotrzymać obietnicy danej mamie, że będę z powrotem na czas. Siedzę na przednim siedzeniu Warszawy, między Olkiem i panem Stanisławem, kierowcą, z tyłu Elżbieta, komendantka Hufca i moja pierwsza drużynowa i inni. W pewnej chwili Olek pochyla się do mnie i mówi cichym szeptem: przyjdź do mnie na obóz w sierpniu, odpocząć. Jestem mu głęboko wdzięczna za ten gest ciepła i zrozumienia. 23 lipca 1969. Po przyjeździe do Warszawy mama wręcza mi formularz do wypełnienia. Piszę szybko i jej oddaję. Spojrzawszy, mówi, że coś w nim muszę zmienić, więc pytam co. Pokazuje mi rubrykę narodowość. Napisałam oczywiście Polska, ale mama mówi, że muszę napisać żydowska. Ona i brat już tak te formularze wypełnili. Nie możemy mieć dwóch narodowości w jednej rodzinie, a poza tym oni tak wymagają. Buntuję się, walczę.
Przecież nigdy nie mieliśmy innej narodowości niż Polska. W końcu dopisują na górze pochodzenie żydowskie. To jest niedyskusyjną prawdą, na dalsze kompromisy nie idę. W formularzu jako kraj docelowy podajemy Izrael, bo tak trzeba, choć wszyscy wiedzą, że jedziemy do Szwecji. Ktoś oczywiście zbiera dowody na liczbę syjonistów, którzy wyjeżdżają do Izraela. Pani w biurze paszportowym podsuwa nam dodatkowy, krótki formularz i mówi: proszę napisać w punkcie narodowość to, co jest w punkcie 8 formularza na wyjazd. Czytam tekst z przerażeniem. Jest to podanie do Rady Państwa o zwolnienie mnie z obywatelstwa polskiego. Jako powód należy podać to, co w moim formularzu głosi narodowość polska, pochodzenie żydowskie. Piszę więc pochodzenie żydowskie. Podpisuję wszystko jak trzeba i odchodzę ze łzami w oczach. Sierpień 1969. Jestem znów na Mazurach. Mieszkam w małym namiocie w komendzie zgrupowania prowadzonego przez Olka. Jest fantastycznie. Na chwilę zapominam o nadchodzącej jesieni i klęsce wyjazdu. Zaprzyjaźniam się z Jolą, studentką medycyny i lekarką obozową. Przyjaźń ta przetrwa do dziś. Przed wyjazdem pytam Olka, ile jestem winna za wyżywienie. Nie chcę o tym słyszeć, ale domagam się od księgowej, by przyjęła ode mnie pieniądze. W lipcu także zapłaciłam księgowej, nic nie mówiąc w komendzie. Gdy później, już w Warszawie, jestem w Chówcu, Elżbieta zadaje mi tylko jedno pytanie. Czy zapłaciłaś za jedzenie? Spoglądam na nią ze smutkiem i odpowiadam jednym słowem. Oczywiście. Okazuje się, że obecne czasy znam jednak lepiej niż Olek. Wrzesień 1969. Moje 21. urodziny. Duża grupa przyjaciół i znajomych. Siedzimy kołem na podłodze w naszym mieszkaniu, rozmawiamy, śpiewamy. Nagrywam te na to nasze śpiewanie na taśmę magnetofonową, żeby wziąć na pamiątkę. Ktoś ma ją na razie przechować i potem mi przesłać. Widocznie boję się, że może nie przejść przez cło. Zapominam jednak, kto tę taśmę ma i nigdy jej nie dostaję. 22 października 1969. Jutro mamy iść po odbiór dokumentów podróży. Nie chcę wyjeżdżać i walczę z sobą, nie wiedząc, co robić. Chciałabym móc decydować tylko za siebie, ale wiem, że moja decyzja zaważy na losach wszystkich członków rodziny. Tata zostaje. Mój 19-letni brat zdecydował się na wyjazd po dużej przykrości, która go spotkała. Jedyna siostra mamy wyjeżdża wraz z całą rodziną. Zarówno ona, jak i jej mąż stracili pracę. Boją się też o przyszłość swoich dzieci. Mama zdecydowała się na wyjazd, ale wiem, że tego nie zrobi, jeśli ja postanowię pozostać. Pozostanie mamy w Polsce oznaczałoby, że w czasach odpowiedzialności zbiorowej musiałabym żyć w autocenzurze lub ustawicznie narażać mamę na konsekwencje mojego postępowania. Pierwsze nie wchodzi w rachubę, drugie też nie jest alternatywą, z którą się mogę łatwo pogodzić. Nie chcę żyć w klatce, ale uważam, że narażać mogę tylko tych, którzy sami wybierali podobną drogę, jak kiedyś mój ojciec. Już nigdy nie chcę czuć tej bezsilności, jak wtedy, w marcu, gdy dla dobra sprawy usuwałam się na bok, wiedząc, że szuka się prowodyrów o żydowskim pochodzeniu. Mówić, kiedy były napisane i potem czytać. Dwa pierwsze były napisane we wrześniu 69 roku, a więc w miesiącu, w którym skończyłam 21 lat. Na dwa miesiące przed wyjazdem z Polski.
Pokochałam na zawsze te drzewa, i to miasto, i ludzi, i niebo. Pokochałam i pojąć nie mogę, że mi rzucić to wszystko trzeba. Nie wiem czemu ktoś krechą czarną poprzekreślał kartki mych marzeń, a ja nie chcę ich wyrwać z pamięci, a ja nie chcę zaginąć wśród zdarzeń. I drugi. Powiedz, czemu po dymach Dachau musiał nastać ten czas okrutny? Powiedz, czemu zerwane struny straszą z życia mojego lutni? Powiedz, czemu świat ten zczerniały ujął życie moje w ramiona i dlaczego wśród blasku słońca zeszła na nas noc niespełniona? Muszę wiedzieć, bo żyć tak nie sposób, bo zadusić się można krzykiem, bo z tych łez, co z oczu nie spłyną, każda ciąży na sercu granitem. Muszę wiedzieć, bo serce wytrzyma, bo się krzykiem nie udławię jakością. Niech mi tylko znów będzie wolno kochać wielkie sprawy głupią miłością. Ten wiersz jest z 30 listopada 69 roku, dwa tygodnie po przyjeździe do Szwecji. Nic nie mów. Dźwięki nie zmniejszą bólu. Słów, które mogły paść, nie wrócą wczorajsze dni. Nic nie mów. Wchodzimy w smutek. Z morza naszego bólu nie widać drugiego brzegu. Lutego 1970. Kiedy słowa wyblakną? Za dzień czy za rok? Kiedy twarze wyblakną? Może jutro? Kiedy przeszłość wyblaknie i zapadnie się w mrok, powiedz, co mi zostanie na jutro? Szwecja jest bardzo pięknym krajem, krajobrazowo. Szwecja jest krajobrazowo bardzo pięknym krajem i ten wiersz następny właśnie do tego nawiązuje. 13 luty 1970. Ładnie tu. Wzgórza, morze, jeziora. Wszystko blisko i pełne uroku. I kraj piękny, i ludzie piękni. Życie piękne, szczęście i spokój. Ale smutno mi tutaj, pusto. Porównuję wciąż dzisiaj z wczoraj i przeglądam się w sobie jak w lustrze, stłuczonym. Marzec 1970. Śnieg puchem miękkim jak pledem otulił cały świat. Na rany ponakładał srebrzyste opatrunki. Lecz nie dał zapomnienia. Na to potrzeba lat. Czy będę żyć tak długo, by kiedyś zapomnieć? Gdy przyjechaliśmy do Szwecji, to na początku pojechaliśmy na obóz językowy. I lekarze, moja mama była lekarką, musieli odbyć kurs językowy lekarski szwedzkiego i w związku z tym oni mieli specjalne miejsca, gdzie ich wysyłano na obozy. I myśmy trafili, pewnie w dużym stopniu ze względu na mamę, na Marstrand. To jest przepiękna wyspa, niedaleko Göteborga. Miejsce, gdzie w
lecie są hotele, hoteliki, mnóstwo turystów, no ale myśmy tam byli w zimie, te hotele były zamknięte, więc otwarte hotele i tam był nasz obóz językowy. Uczyliśmy się szwedzkiego w knajpach, restauracjach, my w pubie, moja grupa, więc światła dziennego dużo żeśmy nie widzieli, bo po tej porze roku, jak przyjechaliśmy, to jak szliśmy na naukę, to jeszcze było ciemno około 9 rano, jak wychodziliśmy, to już było ciemno około 3 po południu. No aleśmy siedzieli w tym pubie, uczyli się szwedzkiego. A ja potem dosyć szybko wyjechałam do Göteborga na kurs uniwersytecki i na wiosnę przyjechałam z powrotem w gości z tego okresu, z tej wyspy jest ten wiersz. 3 maja 1970. Nad morzem wschodzi słońce, blask topi w pianie fal. Czy oczom doda blasku? Czy serca wygna żal? Nad morzem dzień zamglony, nad morzem szumi deszcz. Na skrzydłach mej tęsknoty unoszę się wśród mew. Nad morzem noc czernieje, nad morzem wieje wiatr. Czy zwrócimy nadzieję? Czy odda mi mój świat? Nad morzem stoję w ciszy, świat dookoła śpi. Wiatr serce me kołysze, szum fal ukoił łzy. 2 marzec 1971. Gdy wiatr schyla drzewa nad ziemią, spija soki i targa i łamie, gdy na wargach drżą słowa bezsilności pełne i gdy rozpacz i ból i zamieć, kiedy w sercu twym już tylko pustka, uśmiech nikły i pełen zadumy, gdy skurcz wielkiego bólu wykrzywia ci usta, wzrok zmęczony, zastygły, nieczuły, gdy twe życie bez sensu, bez celu, zabrano ci to, coś ukochał, usiądź ze mną na jakimś przydrożnym kamieniu, zapłaczemy nad przeszłości trochę. A gdy łzy nam obcy wiatr osuszy, a wspomnienia i tęsknota nas zbrata, leniwym promieniom słońca powierzymy duszę zbłąkani obywatele świata. Z tym kojarzy mi się jeszcze taka rzecz, że po wyjeździe do Szwecji myśmy nie mieli obywatelstwa. W Szwecji można dostać obywatelstwo po 7 latach. Myśmy byli przez 7 lat bez żadnego obywatelstwa. Mieliśmy międzynarodowy dokument na podstawie, są dwa takie, jeden konwencja genewska, druga nowojorska. Myśmy mieli dokumenty na podstawie konwencji nowojorskiej, więc była pieczątka Szwecja, było napisane Szwecja na dokumencie, ale nadal byliśmy paspaństwowcy. Ja się wtedy bardzo dumnie nazywałam obywatelem świata. Jako ten obywatel świata podróżowałam po świecie. Już trochę później, parę lat później, po napisaniu tych wierszy. I zabawne były czasem sytuacje na granicach różnych państw. Tak jak na przykład Afganistanu, gdzie moja przyjaciółka Margareta, Szwedka, próbowała wytłumaczyć na granicy, co to znaczy, że ja nie mam obywatelstwa, bo oni nie byli w stanie tego pojąć. Ona miała szwedzki dokument, ja, ale one to były różne dokumenty. Myśmy już wtedy było umówione, że ja przechodzę granicę pierwsza. Dlatego, że jak kogoś mają zatrzymać, niech zatrzymują ją, bo ona ma prawdziwy szwedzki paszport. Wtedy jeszcze można było do Afganistanu pojechać, do Iranu. Myśmy tą całą drogę przejechały drogą lądową, aż do Indii. I ona próbowała tłumaczyć w 1974 roku temu człowiekowi na granicy, co to znaczy bezpaństwowiec. I tłumaczy mu w ten sposób, a czy wiesz, kto to są Żenicy? No, ten człowiek nie miał żadnego wyższego wykształcenia i nie wiedział. Ona mu chciała powiedzieć, że jestem taki sam bezpaństwowiec, jak Sołżenicy. Więc
Więc ja się czułam tym bardzo uhonorowana, ale oczywiście to było pudło. 4 marzec 1971. Może przyjdzie dzień taki, zapłonie ognisko, pośród starych przyjaciół usiądę do kolu. Powiesz, wiem jak to tam ciężko tęsknić za kimś bliskim. A czy tęskniłeś kiedyś za zwyczajnym polem? Za spacerem nad Wisłą? Za jakimś podwórkiem? Za domem pod rozbiórkę? Za wszystkim? Na śmiałe podniesienie głowy. Ile odwagi, naprawdę. Nic nie jest łatwiejsze. Mija czas i coraz więcej pytań. Coraz trudniej iść. Młody wiatr bije w twarz rzeźkością poranka, zapiera dech w piersiach, dusi swoją żywotnością i siłą. Nie czuje, że nie jego dziś pora. Słaniasz się, próbujesz się nie pochylić. Idziesz. W gardle sopel lodu, serce wali nierównym bólem, przed oczami białe płatki zamieci. Wyciągasz ręce, by nie zaplątać się w tym miękkim tumanie, co tworzy twoje dzisiaj. Wyciągasz ręce i pytasz, ile godności trzeba na jeden ludzki los. Kwiecień 1971. Po słowach serca wyrwanych rana zostaje krwawa, a przecież nie umiem milczeć i długo w noc czasem nie śpię. Starczy, by ktoś w rozmowie rzucił słowo Warszawa i znowu jestem nad Wisłą i znowu jestem w moim mieście. Ja dawniej błądzę krakowskim, w noc się wsłuchuję w alejach, w łazienkach zbieram kasztany i jeżdżę tramwajem na gafę. Głową przebijam chmury, wiruję w walcu wraz z ziemią. To chyba właśnie jest szczęście. To chyba właśnie jest zachwyt. A potem budzę się z marzeń. Godzina 3 nad ranem. Lampki nad łóżkiem światło rozprasza się w pierwszym brzasku. Gasną uliczne latarnie, zmęczone długim czuwaniem. Do widzenia, Warszawo. Spotkamy się znów o 12. Dla tych, co pamiętają tamte czasy, między 12 a 3 nad ranem była muzyka w radiostacji harcerskiej. Ja się do niej uczyłam na ogół. No i przedostatni wiersz. 12 kwiecień 1971. Zgubiłam na dni swych skraju marzenia moje śmiałe. Niełatwo jednak, wierz mi, zapomnieć o ptaku w śpiewie, więc idę z głową schyloną, samotna i zadumana, po ścieżkach przyszłego szczęścia, o którym jeszcze nic nie wiem. I błądzę tak zasłuchana w trawy szum pod stopami, wiatr, co gra gdzieś w gałęziach, zapomniane sonaty. Strumień szemrze srebrzyście swoją pieśń aż do rana. Nawet księżyc zapomniał, po co wyjrzał i zastygł. Gdzieś wśród drzew, na polanie, zapłonęło ognisko. Jakiś inny wędrowiec siadł, zadumał się w mroku. Żadne z nas nie sądziło, że byliśmy tak blisko. Rano szczęście odeszło, lecz nie wrócił już spokój. I znów błądzę po tropach jeszcze wciąż nieodkrytych. Wiatr cygański na skrzypcach gra romanse jesieni. Zbieram liście złocone, dni już kiedyś przeżytych, przepychane przez słońce, pajęczyny promieni. Ostatni wiersz był napisany w lipcu 1971 roku w Londynie, a w zasadzie w Croydon pod Londynem, gdzie byłam na obozie International Volunteer Service.
Była tam młodzież z całego świata, mała grupa i remontowaliśmy dom dla szpitala psychiatrycznego. Powiem, czy ja mogę bardzo prosić, żeby to było na koniec naszej rozmowy. Ten wiersz? Ten wiersz. Proszę Państwa, udziałem z Państwa refleksji, ewentualnych pytań. Ale nie możemy nie zapytać, pewnie w imieniu Państwa również, jacy poeci są dla Pani bliscy? Gdzie jest ten kontekst, gdzie jest to źródło własnego pisania? Nie wiem, gdzie jest źródło mojego pisania. Myślę, że źródłem mojego pisania jest totalna desperacja. I raczej bardziej niż poeci, ale wielu poetów było mi bliskich. Od dzieciństwa najbliższym poetą, którego wiersze, różne wiersze czytałam w różnych okresach życia, był Władysław Broniewski, który jest taką postacią dosyć tragiczną, o czym my dzisiaj wiemy lepiej niż wiedzieliśmy wtedy. On był zawsze dla mnie bardzo ważnym poetą. Tuwim, Gałczyński, Baczyński. Zresztą jest taki nawet wiersz na końcu książki, jest kilka wierszy z takich wczesnych, 65-67 roku, takich bardzo pogodnych, trochę dla pokazania różnicy nastroju po prostu. Może ja ten wiersz przeczytam, gdzie są te, tak jak w jednym z, które czytałam, było zdecydowanie, prawda, nawiązanie do Baczyńskiego, to tutaj nie planowałam to czytać, ale tak jak wyszło. Kocham moje miasto wieczorem, gdy łupina księżyca pęknie i ukaże nam jego oblicze. Gdy uśmiechną się ciepłym blaskiem uliczne księżyce, gdy jest cicho, nastrojowo i pięknie. Dziwna to pora dla miasta. Na ulicy jakiś fantasta, starszy pan, młodzi zakochani. Gdzieś daleko od Wisły turkoce tramwaj, a ty myślisz, że to zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz i koni też zaczarowany. Ja się tak zastanawiam. Jest taka piękna ziemia, ona się nazywa Eretz Izrael, a pani wybrała tą zimną, północną Szwecję. Ja panu powiem, myśmy wyjeżdżali na zawsze. Ja w Polsce miałam rodzinę, przyjaciół, nie było stosunków dyplomatycznych między Polską i Izraelem. Jedyną szansą na to, żeby kiedyś móc zobaczyć tych ludzi bliskich, to było, że się jest blisko, że się jest w Europie i że może kiedyś jakaś możliwość będzie, prawda? Poezja i Szwecja kojarzy się z takim słynnym zdaniem Wisławy Szymborskiej, kiedy dowiedziała się, że dostała literacką Nagrodę Nobla. I powiedziała wtedy, no cóż, dostać Nagrodę Nobla za poezję, no to prawie jest wstyd, gdybym ja wynalazła lekarstwo na raka na przykład. Pani, Ewo, pani zrobiła, nie abstrahując od tego, ile dla poezji, bardzo dużo, nazywając to tym hasłem, w sprawie lekarstwa na raka. Czym się pani zajmowała? Ja się zajmowałam elektroniką medyczną, a w szczególności stymulacją elektryczną procesów leczenia, a więc moja praca doktorska była o stymulacji elektrycznej przy leczeniu kości. A więc w sytuacjach, w której złamania się nie zrastały, czy były tak zwane pseudoartrozy, były dzieci, które się urodziły z wadą kości. I czasem nie mogły chodzić. To się wtedy, dzisiaj są już inne metody trochę, ale wtedy to się kończyło we wczesnym wiekiem na amputację pod nogi, po to, żeby to dziecko jeszcze się mogło przyzwyczaić do życia bez tej nogi. No, myśmy, mam nadzieję, parę
kilkoro takich dzieci wyprowadzili. Ja nie wiem na pewno, bo ja z nimi miałam do czynienia, jak miały po 4 lata, więc ja nie wiem, czy jak miały po naście i przestawały rosnąć, to ta noga nadal była na tyle mocna, żeby ją mogły zachować. Tego nie wiem, muszę kiedyś sprawdzić, ale... I to muszę powiedzieć na stojąco, bo to jest dla mnie ważne. I był taki chłopiec, 4-letni, który przyjechał do profesora w Göteborgu, takiego światowej sławy profesora ortopedii, z mamą, z jakiegoś innego miasta w Szwecji, żeby zobaczyć, czy no, można tą jego nogę uratować. I ten profesor matce powiedział, zadzwonił do mnie na Politechnikę. Ja byłam gówniarz, ja byłam, no kończyłam pracę magisterską. Nie, zrobiłam już chyba pracę magisterską, ale zaczynałam pewnie doktora. Zadzwonił do mnie, mówi: Ewa, przychodź, bo tutaj przychodzi pacjent. I on przy mnie tej matce tłumaczy, że to jest niestety taka choroba, która się kończy amputacją i ta matka prawie że mdleje tam. Mówi, ale my mamy, próbujemy teraz taką metodę, nie możemy nic zagwarantować, ale próbujemy stymulację elektryczną, może ona może pomóc, ale to jest eksperymentalne. Nie wiemy, czy pani się chce na to zgodzić, czy nie. Która matka by się nie zgodziła w tej sytuacji? I po miesiącu, czy 6 tygodniach, z tym lekarzem, z którym ja współpracowałam, mamy zrobić temu dzieciakowi jakieś zdjęcia rentgenowskie w sali operacyjnej, ustawić mu tam urządzenie jakoś trochę lepiej. I ten profesor, który operuje w sali operacyjnej obok, a tam była taka szklana ściana, mówi mi: Ewa, słuchaj, jak będziecie mieli już te zdjęcia, to mi pokaż przez szybę. Ja podchodzę z tym zdjęciem przez szybę i on krzyczy na cały oddział operacyjny: uratowaliście mu nogę. Ja mam 20 parę lat. Ja sobie pomyślałam, jeżeli już nigdy więcej nic w życiu nie zrobię, to to dla mnie wystarczy. Pisane na tym obozie młodzieżowym, kiedy żeśmy remontowali willę dla szpitala psychiatrycznego. Gdy leżę na plecach na trawie, niebo jest wysoko nade mną. Znowu jest wysoko. Dobrze tak leżeć i marzyć, dobrze mieć przyjaciół, słuchać pieśni i uśmiechać się do dziś niezrozumiałych jeszcze słów. Dobrze zasiąść do wspólnego stołu i z rąk białych, czarnych, żółtych czy brązowych otrzymać kubek gorącej kawy z mlekiem. Póki nasze ręce stykają się na brzegu kubka, świat jest mały i prosty. Jest w nim miejsce dla każdego z nas. Spotkań ktoś mnie zapytał, co mnie z Polską łączy. Czy to fakt, że ojciec został, czy to powodowało jakąś większą więź z Polski niż inaczej. Ja na to odpowiedziałam, ja tak samo odpowiem teraz, że moją więzią z Polską są ludzie. Moi przyjaciele sprzed lat 50, 60, oni nadal są. Na spotkaniu w Teatrze Żydowskim 15 marca. Była pełna sala, to było w sali kameralnej 50-60 osób. Większość tych ludzi to byli moi koledzy, znajomi, przyjaciele, ich znajomi, ich rodziny. I to chyba wtedy to pytanie padło i ja powiedziałam, to są ci ludzie. To jest to, co mnie łączy. Łączy mnie kultura i tak dalej, ale to są ludzie przede wszystkim. I w związku z tym, za każdym razem, jak ja przyjeżdżam do Polski, ja spotykam tych ludzi, którzy są mi bliscy. Włóczę się z nimi po Warszawie, chodzę w stare miejsca i to jest to. I to jest przede wszystkim. I dzisiaj między nami jest jedna przyjaciółka, z którą Ewa się włóczy po Warszawie, a dzisiaj przyjechały powłóczyć się po Poznaniu. Ewa, Ania, przedstaw się. Ania.
Ja byłam w zastępie Ewy. W roku 66 chyba. Także było to. W 66 daj spokój. Myśmy się znamy od czasu, jak tyśmy 11 czy 12 lat. Ostatni raz to było chyba tak gdzieś 66. Tak. No więc Hania i jedna jej serdeczna przyjaciółka Ewa ze szkoły podstawowej, jeszcze z tego samego zastępu. Były u mnie w zastępie, jak ja byłam w 8 klasie, one były w 6. Potem Hania była zastępową u mnie w drużynie i tak dalej. Przed moim wyjazdem przyszły do mnie na rozmowę. Bardzo poważne. Myśmy się wtedy już parę lat nie widziały. Usiadły sobie wygodnie, spojrzały na mnie, powiedziały jedno zdanie, które we mnie przez te wszystkie lata tkwiło. Przecież ty nas nie tego uczyłaś. Nie wyjazdy. A ile miało się wtedy? 17-18 lat, tak? Przecież ty nas nie tego uczyłaś. Strasznie trudno było wytłumaczyć bliskim ludziom, którzy nie przeżyli tej nagonki antysemickiej, tego brudu. Wytłumaczyć, o co chodzi, tej atmosfery, bo to była atmosfera. To było nie do wytłumaczenia. I właśnie na tym spotkaniu w teatrze powiedziałam, no może teraz jak przeczytacie moją książkę, to lepiej mnie zrozumiecie. Ale te słowa ze mną były przez wszystkie lata. Bo ja rzeczywiście nie tego ich uczyłam. Bardzo się cieszę, ponieważ znalazłam tutaj gminę żydowską, co łączy mnie jakby też ze studiami, co bardzo mi też pomaga w tym. Z moją praktykantką, także musi się sprawdzić. A studiuję hebrajstykę. Tak, studiuję hebrajstykę, którą ja założyłam. Tak, więc dlatego tutaj poznałam pozycję. Tak, Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Lubelskim. Tak, jest. Więc bardzo mi miło tutaj, że pani się mnie zaprosiła, ale długo dostanę się na bierze, mam chrypę i nie ma sprawy, chrypą ci nie tłumaczę. Tak jest. Zapraszamy cię, kochanie. Dobra, to będą parę psalmów po hebrajsku, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Yeah.
Shifta, Elia, Elia, Vita. Naprawdę po prostu zawsze modlę się o to, żeby było to ten pokój między wszystkimi, państwami. To co jest naprawdę najważniejsze. Inne ma co umanali, czerwena chwilka mija. Inne ma to umanali, czerwena chwilka mija. Yeah.
Jechać, czyli łącznie, razem i do przodu.